To, czego domaga się lewica w Polsce, w innych krajach wprowadziły rządy konserwatywne. Mówiła Marcelina Zawisza na konferencji prasowej z udziałem wiceministra Krzysztofa Śmiszka i minister Katarzyny Kotuli, którzy przyjechali do Opola, by wesprzeć dzisiejszy Marsz Równości. Czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, te konserwatywne rządy wprowadzały równość małżeńską, wprowadzały równość dla wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, kogo kochają, ponieważ najważniejsze jest to, żeby zapewnić wszystkim ludziom prawo do tego, aby czuć się bezpiecznie w kraju, w którym mieszkają. I to o to bezpieczeństwo, o tą ciepłą, dobrą atmosferę czy w rodzinie, niezależnie od tego, o jakiej rodzinie mówimy, to powinno przyświecać nam i to przyświeca. Minimum, co musimy zrobić dla społeczności LGBT, to są takie trzy podstawowe założenia, to jest coś, co już trochę się dzieje. To jest właśnie ustawa o mowie nienawiści, czyli poszerzenie tego katalogu przesłanek, które są dzisiaj w kodeksie karnym, związki partnerskie, ale także ustawa o uzgodnieniu płci. I jako politycy lewicy tutaj dzisiaj składamy taką obietnicę, że kiedy za rok spotkamy się na marszu w Opolu, to te wszystkie podstawowe zmiany już będą. Temat bezpieczeństwa jest także jednym z wiodących tematów, który zajmuje całą opinię publiczną, nie tylko polską, ale w całej Europie. Mówimy o bezpieczeństwie na takim bardzo ogólnym poziomie, mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, mówimy o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o zdrowie, bezpieczeństwie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Natomiast my, także tutaj na lewicy, mówimy, że dostrzegamy wielkie niebezpieczeństwo podziałów języka nienawiści, który ma doprowadzić do tego, żeby Unię Europejską rozwalić.